Jeszcze raz witam wszystkich serdecznie, jeśli z kimś nie miałem okazji się przywitać osobiście. No właśnie, pierwsze przykazanie. Przyznaję, że ostatnio w ramach naszego rodzinnego nabożeństwa czytamy pierwszą Księgę Mojżeszową, teraz akurat druga. I tak ostatnio czytaliśmy akurat ten 20 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, a tam właśnie Dekalog. I doszedłem do wniosku, że dobrze by było, aby zrobić w zasadzie nawet serię kazań na temat każdego z tych przykazań. Temat wydaje się być banalny i dobrze znany, ale to, co Pan Bóg powiedział, naprawdę w tym jest potężna głębia i myślę, że dobrze by było, abyśmy sobie to przypomnieli i zastanowili się nad tymi prawdami, które są ponoć tak dobrze znane. Więc otwórzmy właśnie nasze Biblię na tym 20 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej. Jak wiemy, Dekalog to fundament. To fundament wiary chrześcijańskiej, to jest także fundament, można by powiedzieć, prawodawstwa, jakie znajduje się w tych, tak określmy, cywilizowanych krajach, w krajach także chrześcijańskich. W teorii sprawa bardzo prosta. W zasadzie wszystkie relacje między Bogiem a człowiekiem, między człowiekiem a człowiekiem ujęte w 10 prostych bardzo przykazaniach. Niesamowite jest to, że Pan Bóg, dając 10 przykazań, jest w stanie objąć absolutnie wszystko, w sposób bardzo taki, powiedzmy, ogólny, ale absolutnie wszystko, każdy aspekt, kiedy to nasze ludzkie prawa, jakbyśmy sobie popatrzyli na prawodawstwo polskie, jest bardzo skomplikowane. Reguły i wyjątków od reguły jest niesamowita ilość. Mówi się, że jeśli ktoś prowadzi firmę, to nie jest sposób, aby nie złamać jakiegoś prawa, ponieważ jest także pewna dowolność w interpretacji prawa, na przykład różnych organów państwowych, albo są czasem prawa, które się jakoś tam wzajemnie wykluczają i człowiek podąża za jednym, łamie drugie. Jest to naprawdę skomplikowane. A popatrzcie na to, że Pan Bóg daje 10 przykazań, i w zasadzie, gdybyśmy się tylko trzymali tych przykazań, świat zupełnie inaczej by wyglądał. Nie możemy powiedzieć, że byłby rajem, ponieważ nie byłby rajem, na raj my czekamy, ale byłoby życie na ziemi naprawdę zupełnie inne, lżejsze. Proste w teorii, no a jak wygląda w praktyce, to sami doskonale wiemy. Popatrzmy na sam początek. Sam początek to jest... Brzmi tak, od 1 do 2 wersetu tego 20 rozdziału będę czytać. A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł: Jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I tu poprzestańmy. Czy to nie jest dziwne, że tak krótkie prawo zawiera wstęp? Po co Pan Bóg do, no, dosłownie kilku linijek całego tego prawa po co Pan Bóg daje wstęp? Myślę, że dobrze jest, abyśmy sobie to rozebrali na czynniki pierwsze, ponieważ to nam pozwoli określić tak naprawdę, że ten wstęp jest kluczowy do rozumienia i do przestrzegania dalej tego prawa. Popatrzcie na to. Pierwsza rzecz, jaką Pan Bóg mówi. Jam jest Pan. Czyli widać, że to nie Mojżesz, to nie jakiś tam Pan Iksiński, tylko to sam Bóg daje to prawo. Sam Pan. I to jest bardzo ważna sprawa, ponieważ to definiuje także, że On jest prawodawcą i to pokazuje, kto jest autorem tego wszystkiego. Dalej, jak Pan Bóg mówi w tym 2 wersecie, Bóg Twój. Czyli Bóg Twój, czyli Bóg wtedy Izraelitów, Bóg Mojżesza, no i Bóg nasz. Każdego, kto słucha tego prawa. Bóg mówi: to ja, Pan, daję Ci to prawo, jestem Twoim Bogiem. A teraz, dlaczego Pan Bóg mówi, że jest naszym Bogiem? To popatrzmy sobie dalej. Pan Bóg mówi, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Czyli tutaj akurat Pan Bóg odwołuje się do tego, iż ponieważ On wyprowadził Izraelitów z ziemi egipskiej, to oni teraz należą do Niego. I jest to całkowicie uzasadnione, ponieważ był to absolutny cud, jakiego Pan Bóg dokonał.
Może takie zadanie teraz z historii. Pamiętacie, ile Polska była pod zaborami? 123 lata, dokładnie. 123 lata. To jest szmat czasu. I nagle Polska odzyska niepodległość. To był cud. No to był cud po prostu i my Polacy dobrze o tym wiemy. To był cud, że po 123 latach, czyli nie nawet po jednym pokoleniu, tylko tak no lekko licząc po dwóch pokoleniach, a czasem nawet po trzech, odzyskaliśmy coś takiego, co się nazywa niepodległością, że nagle powstało państwo polskie. A popatrzcie, albo to kolejne pytanie z historii, a ile Izrael był w ziemi egipskiej? Tak? Tak, 400, około 430 lat, dokładnie. No, czy jakbyśmy tak posumowali sobie, to wychodzi, że około 3 razy dłużej niż Polska pod zaborami. To już nie jest nawet 2-3 pokolenia, tylko to są naprawdę, naprawdę długie pokolenia, które żyły w tej ziemi egipskiej, które odróżniały się od zwykłego Egipcjanina, ale oni też nasiąkali jakąś tą kulturą, zachowaniami, obyczajami egipskimi. Popatrzcie, że po tak długim czasie Pan Bóg przychodzi i mówi, ja was teraz stąd wyprowadzę. No i teraz, żeby dalej naświetlić kontekst historyczny. I Egipt w tamtym czasie to było mocarstwo. Nie było żadnego innego kraju, który mógłby się z nim równać. Był niesamowicie rozwinięty pod każdym z możliwych względów. Pod względem architektonicznym, budowlanym, no to chyba każdy z nas słyszał o piramidach potężnych, o tych pałacach, o świątyniach, w zasadzie nawet kompleksach świątynnych, jakie były budowane. To był niesamowicie zaawansowany naród pod względem inżynieryjnym. Popatrzymy sobie na politykę albo na ich zasięg. No to wiemy, Egipt to tam jest akurat w Afryce, ale oni także mieli potężne wpływy na przykład na Azję. W zasadzie jak się postudiuje historię, to w tamtym okresie Egipt trząsł całym Kanaanem. Bez słowa Faraona to ci królowie, którzy sobie tam byli, nic nie mogli zrobić. Oni byli poddanymi króla egipskiego. I tak naprawdę pod każdym względem oni byli zaawansowani znacznie bardziej niż wszyscy inni. Dzisiaj byśmy mogli przyrównać taki Egipt do powiedzmy Stanów Zjednoczonych bądź Chin. Dwa supermocarstwa i w zasadzie z nimi każdy się musi liczyć. Czy to biedny, czy bogaty kraj, każdy musi brać pod uwagę to, co jeden albo drugi powie. Tak było w tamtych czasach. Mieli potężną armię, bogactwo, wszystko, czego sobie mogli zamarzyć. To był Egipt. I teraz wyobraźmy sobie, że z tego Egiptu, tego mocarstwa, nagle Pan Bóg wyciąga swój lud w liczbie około, no tak, pamiętacie mniej więcej? Było tak, że jak policzyli sobie mężczyzn, to było ich tam ponad 600 tysięcy. Liczmy, że na każdego mężczyznę przypadała co najmniej jedna kobieta, to już się robi 1 200 000. I załóżmy, że mieli tylko jedno dziecko. Gdzie wiemy, że tych dzieci to nie mieli sporo. I nagle się robi około 2 miliony ludzi. I wyobraźmy sobie, że nagle wychodzi około 2 milionów ludzi z Egiptu bez, powiedzmy tak w cudzysłowie, ani jednego wystrzału, bez jakiejkolwiek zbrojnej ingerencji, bez jakichś zamieszek, które by spowodowali, bez żadnych aktów terrorystycznych. Nic się takiego nie dzieje. I oni wychodzą. Wiemy doskonale, że Pan Bóg niesamowicie Egipt doświadczył za to, że nie chcieli wypuścić Izraela i spadło na nich 10 plag. Ale zobaczmy na to, spójrzmy na to, że Pan Bóg naprawdę niesamowicie zadziałał, że ci ludzie przetrwali około 400 lat w Egipcie, że się nie zasymilowali, że nie przepadli gdzieś tam i nie stali się jakąś mniejszością, która nie ma żadnego znaczenia. Tylko, że z kategorii niewolnik nagle stali się ludźmi wolnymi i idą objąć w posiadanie ziemię, którą Pan Bóg im przysiągł. To było coś niesamowitego. To był jeszcze większy cud niż to, jak my czasem mówimy, że Polska po 123 latach odzyska niepodległość. To był zdecydowanie większy kaliber cudu. I dlatego Pan Bóg mówi, wy należycie do mnie.
ja sprawiłem, że żyjecie, ja sprawiłem, że no, wasi ojcowie mogli tutaj przybyć, że się rozmnożyliście, ja was wyciągnąłem z Egiptu, jesteście moimi, a ja jestem waszym Bogiem. Jakbyśmy tak popatrzyli, to widzimy także pewną analogię. Jakby nie patrzeć, każdy z nas był niewolnikiem w ziemi egipskiej, w cudzysłowie. Każdy z nas jest niewolnikiem grzechu. Od samego urodzenia jesteśmy grzesznikami. Mówimy, że oś słodkie dzieciątko i tak dalej, ach jakie piękne i tak dalej, ale to jest też mały grzesznik. I to widać. On nie myśli o tym, że jestem głodny, ale może mama i tata są zmęczeni. On się drze, on chce teraz, na już. I dlaczego wcześniej nie został nakarmiony? To są takie błahostki, prawda? Ale to pokazuje, że my ten egoizm, grzech, mamy zaszczepiony pod skórą. Jak to się dzieje, że dzieci potem wybierają często złe drogi? Mogą mieć świetnych rodziców. Po prostu jest coś w nas, nie tylko środowisko, w jakim żyjemy, ale my jesteśmy grzeszni. I popatrzcie, że przychodzi Bóg do Adama i Ewy, przychodzi Bóg do każdego z nas i mówi, jesteś niewolnikiem, dla którego nie ma żadnej szansy, ale ja cię wyciągam z tego. Ja zapłacę coś, czego ty nie jesteś w stanie zapłacić. Bo jak jest napisane, że zapłatą za grzech jest śmierć, no i co z tego, żebyśmy umarli? Co z tego? To po prostu należność byśmy dostali i tyle. Nie byłoby możliwości żadnego ratunku. Nie moglibyśmy umrzeć za kogoś innego. I tu przychodzi Chrystus i umiera za nas i mówi, teraz daję wam wolność. Zobaczcie, co tutaj jest akurat ciekawe, że Pan Bóg wyprowadza Izraela z Egiptu i daje im prawo. Pewna kolejność jest. Oswabadza ich i daje im prawo. Już z Adamem i Ewą była podobna sytuacja. Kiedy oni zgrzeszyli, to zobaczcie, że oni zachowują się w taki dziwny sposób. No, powiemy sobie, żyli w doskonałym świecie, może nie znali słów przepraszam albo bardzo mi przykro. Mogło tak być. Ale oni w ogóle wydają się zachowywać, jakby im, no, może nawet nie było przykro, jakby nawet nie chcieli przepraszać Pana Boga. Oni zwalają winę najpierw Adam na Ewę, Ewa na węża, a w domyśle tak naprawdę na Pana Boga. No bo to Pan Bóg stworzył Ewę, bo to Pan Bóg stworzył tego węża, więc tak naprawdę wszystkiemu winien jest Pan Bóg. I wtedy Pan Bóg daje tą obietnicę, że przyjdzie Mesjasz. Że przyjdzie Mesjasz, ten, który tak naprawdę zapłaci cenę, której żaden człowiek nie jest w stanie zapłacić. I on uwolni z niewoli egipskiej. To jest cudzysłowie egipskiej. Widać, że każdy z nas jest niewolnikiem grzechu, ale Pan Jezus przychodzi i on nas uwalnia tak naprawdę. On nas wyciąga z tej niewoli. I dlatego możemy też powiedzieć, że my także należymy do Boga z tytułu uwolnienia. Z tytułu tego, że byliśmy niewolnikami, a On sprawił, że dzisiaj jesteśmy wolnymi ludźmi. Dlatego, kiedy czytamy ten wstęp, kiedy Pan Bóg mówi, że On jest naszym Bogiem, ponieważ On nas uwolnił, to nie dotyczy to tylko Izraelitów, ale dotyczy to każdego człowieka na świecie, ponieważ wszyscy jesteśmy niewolnikami grzechu, którzy zostali wyzwoleni przez Pana Jezusa. To jest naprawdę niesamowite i o tym powinniśmy pamiętać, bo to też definiuje potem to, jak my będziemy żyć. Czy my będziemy patrzeć na Pana Boga przez pryzmat, no dał mi Pan Bóg tutaj takie ciężkie zadanie do spełnienia i muszę przestrzegać tych przykazań. Czy będę patrzył na Pana Boga, Bóg mnie wyzwolił, więc ja teraz chcę przestrzegać Jego przykazań, bo to jest coś, co sprawia Mu radość, że ja żyję zgodnie z Jego wolą. Bo to jest coś, co sprawia, że ja dalej nie pakuję się w grzech, w niewolę. Bo mogę żyć wolnym życiem. Bóg nas wykupił. Dlatego Pan Bóg też mówi, słuchajcie moich przykazań. Ale Pan Bóg, kiedy mówił do człowieka, dalej, kiedy przemawia do nas, to On nie daje rzeczy niemożliwych do wykonania. Jakbyśmy sobie popatrzyli na przykład na Mojżesza, albo Eliasza, albo wielu innych proroków, którzy zostali wysyłani z różnymi misjami, albo na apostołów. Czy było kiedyś tak, żeby Pan Bóg powiedział, no to Mojżeszu, teraz ty idź do Egiptu i wyprowadź ten lud o własnych siłach.
No nie. Pan Bóg ilekroć mówi do człowieka, chce, żebyś coś zrobił, to Pan Bóg od razu daje też siłę do wykonania tego wszystkiego. Nie inaczej jest z przykazaniami. To jest dokładnie to samo. Pan Bóg mówi, ja chcę, żebyś ty żył wedle pewnych standardów. Ale nie mówi teraz tak i masz sobie z tym poradzić sam. Tylko Pan Bóg mówi, ja ci daję siłę. Bo ilekroć Pan Bóg mówi, że coś chce od nas, to on od razu daje siły, możliwości. A nie na zasadzie radź sobie sam człowieku, a ja ci daję teraz wymagania, które są niemożliwe do spełnienia. To było twierdzenie szatana w niebie, że Bóg jest niesprawiedliwy, że Bóg dał przykazania pewne, pewne reguły, które wiążą tak naprawdę, krępują wolność istot i są nie do spełnienia. Ale Bóg taki nie jest. Bóg taki nie jest, dlatego przykazania można traktować nie tylko jako nakaz, lista, to rób, tego nie rób, ale także jako pewna obietnica. Bo jeśli przychodzi Pan Bóg i mówi, ja chcę, żebyś żył w taki, a nie inny sposób, i ja ci daję siłę, to co to jest innego jak nie obietnica? Jeśli będziesz człowieku żyć ze mną, jeśli będziesz codziennie miał ze mną kontakt, to ja sprawię, że po prostu ty nie będziesz cudzołożyć, nie będziesz kraść, nie będziesz wielu innych rzeczy robić, bo ja cię wychowam do tego wszystkiego. Ja ci dam siłę. Więc jak tak popatrzymy na przykazania, jako także na pewną formę obietnicy Bożej, to nagle to zupełnie innego wymiaru nabiera, prawda? Jak sobie przeczytamy dalej, trzeci werset, to tam widzimy, co Pan Bóg teraz mówi, podaje jako pierwsze przykazanie. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. A jakbyśmy sobie doczytali, w takim razie jeszcze obróćmy sobie kilka kartek z 34 rozdziału tej samej księgi, to w tym 34 rozdziale widzimy w wersecie 14, jak Pan Bóg mówi, gdyż nie będziesz się kłaniał innemu Bogu, albowiem Pan, którego imię jest zazdrosny, jest Bogiem zazdrosnym. No i widać, że Pan Bóg określa się mianem Boga zazdrosnego. No to jest ciekawe akurat sformułowanie. Bóg zazdrosny. Wiemy, że to nie jest taka zazdrość, jaką my często ludzie potrafimy okazywać. My często jesteśmy zazdrośni, ponieważ co? Czegoś chcemy, a czegoś nie mamy, albo możemy coś stracić. I to są główne przyczyny. Nie mamy, albo możemy coś stracić i zaczynamy zazdrościć. To dotyczy różnych aspektów. Ludzi i rzeczy. Tak byśmy to określili. Ale Bóg jest w inny sposób zazdrosny. On często określa się mianem małżonka. I w taki sposób powinniśmy rozumieć też tą zazdrość małżeńską. Tą zazdrość Bożą. Podobna do zazdrości małżeńskiej. Czyli on wie, że nie ma żadnego innego Boga. I on wie doskonale, że jeśli my, ludzie, będziemy chcieli mieć jakiegoś innego Boga, to co? Po pierwsze, poniża Pana Boga. Ponieważ wtedy, jeśli my mamy jakiegoś bożka, no załóżmy, że ten kwiatek, to my niejako stawiamy ten kwiatek do godności samego Boga, którego nie jesteśmy w stanie pojąć. To samo z człowiekiem. Jesteśmy tylko ludźmi, możemy być mądrzy, piękni, bogaci, ale niezależnie od tego, jakiego wspaniałego człowieka byśmy nie wzięli i powiedzieli, że to jest nasz Bóg, to on nigdy nie będzie równy Panu Bogu. Więc jakiekolwiek czynienie sobie innych bożków tak naprawdę poniża naszego Boga. Obraża go tak naprawdę. Druga sprawa jest taka, czynienie sobie bożków upadla człowieka. Ponieważ my wtedy tak naprawdę oddajemy cześć jakiejś istocie, która albo żyje, albo jest materią martwą, nieożywioną. I dlatego Pan Bóg mówi, ja nie chcę, żebyś ty miał innych bogów, bo inne bożki. Ponieważ nic nie jest w stanie się równać z jedynym prawdziwym Bogiem i nikt nie jest w stanie być jemu podobny. Podam wam taki przykład. Część z was ma dzieci. No i powiedzcie, czy chcielibyście, aby wasze dziecko,
któregoś razu powiedział na przykład, że no, wy nie jesteście jego rodzicem, ale jego rodzicem jest na przykład ktoś inny. Jak byście się poczuli? I to nie jest na żarty. Dziecko mówi naprawdę na poważnie. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Przychodzi do was wasza ukochana córeczka albo synek i mówi, nie jesteś moim rodzicem. Moim rodzicem jest ktoś inny. No fatalnie byśmy się chyba czuli, nie? To przecież my, czy ta kobieta urodziła, mężczyzna spłodził, wychowywali, zajmowali się tym dzieckiem. No przecież to my byliśmy. Jak może teraz nam dziecko powiedzieć, ty nie jesteś moim rodzicem, bo ja sobie wybrałem kogoś innego? Czulibyśmy się tragicznie. I popatrzcie, że my nieraz w taki sposób podchodzimy do Pana Boga, kiedy sobie czynimy innego Boga. To On nas stworzył. To On utrzymuje nas przy życiu. To On się nami opiekuje, to On nas zbawił, to On nas wyciągnął z tej niewoli egipskiej. A my czasem się zachowujemy właśnie jak takie dziecko, które podchodzi do swojego rodzica i mówi, nie, nie, ty nie jesteś moją mamusią. Moją mamusią jest tamta pani, ona mi się bardziej podoba. Albo daje mi cukierki, albo coś innego. Ona bardziej mnie kocha, to jest moja mamusia. Bóg się czuje tragicznie, jeśli my mamy innych bogów poza Nim. Więc potrafimy akurat rozróżniać to, jeśli chodzi o nas, jeśli chodzi o naszą rzeczywistość, ale nieraz mamy takie klapki na oczach, jeśli chodzi o posiadanie tych bożków i jeśli chodzi o sprawy duchowe. W starożytności ludzie posiadali różne bożki. No a to było na przykład słońce, księżyc, gwiazdy, co jeszcze to mogło być? Figury, jakieś obrazy, dokładnie. Ludzie... Mieli całe panteony tak naprawdę różnych bożków, którym oddawali cześć. Natomiast my, ludzie żyjący w XXI wieku, jesteśmy o wiele bardziej światli. Więc my śmiejemy się z takich ludzi i mówimy, ale byli głupi, prawda? Że oddawali cześć jakimś istotom tam z materii nieożywionej albo nieożywionej. Więc my mamy lepsze bożki. To są telefony, to są telewizory, to są samochody, to jest praca, to są jakieś na przykład programy telewizyjne. No, ale czasem to są także sprawy związane z nauką. Jak naukowiec powie, to święte. To nie ma dyskusji, bo Pan w białym fartuchu powiedział i to jest amen i koniec. I mamy także inne tak naprawdę bożki. Czasem to jest coś jak wróżka. Okazuje się, że choć jesteśmy społeczeństwem katolickim, społeczeństwem, które wydaje się być takie chrześcijańskie, to wróżki w naszym świecie, w naszej Polsce mają ręce pełne roboty. Ludzie ciągle dzwonią po porady, chodzą do nich. No i popatrzcie, że nagle się okazuje, że wcale nie jesteśmy tacy mądrzejsi niż ludzie, którzy żyli przed nami. My się z nich tak śmiejemy, mówimy, jakbyśmy byli na ich miejscu, to byśmy nie padali nam plackiem przed jakimś posągiem Bala. A my nieraz robimy dokładnie to samo, tylko zamiast posągu Bala, to się nagle okazuje, że my do godności Boga podnosimy co? No telefon, social media. Ile ludzi jest uzależnionych od mediów społecznościowych? Ile czasu spędzamy na to wszystko, a ile z Panem Bogiem? No jak się okazuje, że jakieś inne rzeczy są równie cenne jak Pan Bóg, a czasem nawet cenniejsze. Nie jesteśmy wcale tacy lepsi niż oni. To się nam tylko tak wydaje, nam się wydaje, że jesteśmy tacy mądrzy, ale to wcale tak nie jest. I szczerze mówiąc, dla Pana Boga to też nie ma żadnego znaczenia. Czy do godności Boga podniesiemy człowieka, czy podniesiemy telewizor, czy jakiś program telewizyjny? To nie ma żadnego znaczenia. Jego serce tak samo boli, kiedy widzi, że ktoś zastępuje jego miejsce w naszym sercu. To naprawdę nie ma znaczenia, co lub kto będzie naszym Bogiem. Jego tak samo to boli. Dlatego tylko On może być naszym Bogiem i nikt inny. Pomyślmy o tym, że tak naprawdę nikt nie jest w stanie się równać z naszym Zbawicielem, z Wyzwolicielem, z Dobroczyńcą. Pomyślmy, ile mieliśmy tak naprawdę dowodów Jego miłości i troskliwości wobec nas. A jeśli sobie nie jesteśmy w stanie teraz przypomnieć, to jak wrócimy do domu, to się zastanówmy. Ilu z nas kiedyś wylądowało w szpitalu i Pan Bóg nas wyciągnął z tego wszystkiego? Ilu z nas
było w różnych tarapatach. A Pan Bóg cudownie nas z tego wszystkiego wyciągał. Ile razy smutek był w naszym sercu, a Pan Bóg nas cudownie pocieszał? Czy chcemy tak naprawdę mieć jakichś innych bogów poza naszym Bogiem? Okej, nie widzimy Go. Czasem nie czujemy. Ale On jest. On czuwa, On patrzy, On troszczy się, On daje nam codziennie pożywienie, ubranie, dach nad głową. To jest Bóg, który naprawdę nas kocha. A co najważniejsze, to jest Bóg, który nas wyciągnął z niewoli grzechu. Dlatego możemy podać drugi przykład jeszcze. Czy chcielibyście być w sytuacji, kiedy jako albo rodzice, albo małżonkowie musicie ciągle konkurować z kimś lub czymś? Wyobraźcie sobie sytuację, że małżonek ciągle musi zabiegać o względy swojej małżonki, ponieważ ona jest niestała w uczuciach i ona mówi, no ten mi się podoba, albo tamten mi się podoba. No i ten małżonek na głowie staje, prezenty kupuje, kwiatami obsypuje i tak dalej. I ciągle próbuje zaskarbić ją, jej względy, a ona ciągle tak kręci nosem, no i tak raz jest usatysfakcjonowana, ale zaraz potem popatrzy i ktoś jej wpadnie w oko. Chcielibyście takiego małżeństwa? Chyba nikt nie. Przy zdrowych zmysłach nie chciałby takich relacji. Tak samo jako rodzice. Czy chcielibyśmy musieć konkurować o miłość naszych dzieci? One są naszymi dziećmi. One zostały zrodzone z nas. One nas mają po prostu szanować, no, kochać. Jesteśmy ich rodzicami, dbamy o nie, prawda? Przenieśmy to teraz na te relacje właśnie Bóg-człowiek. Jak się Bóg musi czuć, jeśli, tak w cudzym słowie, On ciągle musi konkurować z różnymi rzeczami? Bo my często jesteśmy tacy niestali. No ciągle mówimy sobie, no coś innego mnie zachwyciło. No za czymś innym pójdę. To musi być tragiczne uczucie. Tragiczne. A tu nie chodzi tylko o nas. Chodzi także o te, popatrzmy, ile tysięcy lat tak naprawdę Ziemia istnieje, ile pokoleń się już przewinęło. Jakie Bóg musi mieć pod wieloma względami ciężkie życie. Że ciągle tak naprawdę zdarzają się sytuacje, że przegrywa z jakąś osobą albo z jakąś rzeczą, ponieważ mówimy, ktoś inny jest lepszy niż Pan Bóg. Ktoś inny będzie moim Bogiem. Nie zazdroszczę Panu Bogu, szczerze mówiąc. To musi być bardzo trudne i bolesne doświadczenie, które On ma. Jest takie polskie powiedzenie, Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Ale u Pana Boga nie ma takiego przysłowia. Nie możemy mieć kogoś obok Pana Boga. Nie da się. Albo Bóg, albo nic. Tak wygląda po prostu rzeczywistość. Dlatego myślę, że dobrze jest, abyśmy o tym pamiętali, że mamy tak naprawdę dwie możliwości. Albo zaakceptujemy Boga jako jedynego naszego Pana, Zbawiciela, Wykupiciela i On zawsze będzie na pierwszym miejscu w naszym życiu. Albo jest inna droga, że możemy zrezygnować całkowicie z Pana Boga, albo możemy się oszukiwać, możemy mieć jeszcze jakichś innych bożków. Ale to znaczy, że nie będziemy zbawieni. Bo to znaczy, że będziemy grzeszyć, a człowiek, który nie wyzna swoich grzechów, który nie zmieni swojego postępowania, nie ma wstępu do Królestwa Bożego. Mamy dwie możliwości do wyboru. Jak to było przeczytane na samym początku, ja pozwolę sobie przytoczyć akurat ten fragment z Izajasza z 46 rozdziału, werset 5. Pan Bóg mówi, z kim mnie porównacie i z kim zestawicie? Albo do kogo upodobnicie, abyśmy byli sobie równi? Pomyślmy nad tym. Z kim chcielibyśmy tak naprawdę zestawić Pana Jezusa? Czy jest w ogóle ktoś, kto mógłby tak naprawdę stanąć przy Nim i powiedzieć, jestem równy Tobie? Wiemy, że jest taki jeden delikwent, który próbował tego dokonać i mamy piekło na ziemi. Życzę tego, żebyśmy nigdy, ale to nigdy, nie mieli innych bogów
poza jednym naszym Bogiem, który jest w niebie, a który obiecał, że przyjdzie i weźmie nas do siebie. Amen.